Witajcie kochani, dzisiaj chciałam Wam pokazać, co udało mi się dorwać jeszcze na wyprzedażach w Poznaniu, ale to będą też kilka będzie rzeczy, które kupiłam w Zielonej Górze parę dni wcześniej. I teraz na początku może Wam troszeczkę powiem o tym całym wyjeździe, który już możecie zobaczyć tutaj pod tym linkiem. Był to wyjazd dwudniowy, pojechałyśmy razem z mamą do Poznania w celu zrobienia laserowej korekty wzroku mojej mamie. I robiłyśmy to w gabinecie Lexum Medica. Moja mama miała operację robioną metodą LASIK. Kosztuje ona 5100. Jednak nie są to jedyne wydatki, ponieważ trzeba wcześniej parę badań jeszcze zrobić, które też kosztują. I krople. Moja mama dostała aż 3, które musiała wykupić, no, na receptę, którą musiała wykupić, które też nie były tanie i już jedne jej się skończyło, więc musiała kupić drugie. Więc troszeczkę tej kasy idzie przez ten cały wyjazd. Jednak może Wam teraz powiem to, co jest najważniejsze, czyli efekty. Moja mama jest dalekowidzem, więc ma plusy. Miała też astygmatyzm i z tego, co wiem, miała na jedno oko chyba 6, a na drugie 4. Więc maksymalna dioptria, którą, a maksymalnie było 5, więc i lewe oko nie skorygowali jej do zera, ponieważ no to ta 6 to już było za dużo, ponieważ największe, co mogą skorygować, to jest 5, więc ma jedno, więc ma teraz plus 1, natomiast lewe oko ma już 0. I pytałam się jej ostatnio właśnie jak tam, to mi powiedziała, że, no zapytałam się jej, czy widzi lepiej niż w okularach wcześniej. Powiedziała, że tak, czyli nie nosi okularów i widzi lepiej niż, mając okulary, więc ja jestem bardzo szczęśliwa, że w końcu nie musi się męczyć z tymi okularami. Dlaczego się w ogóle zdecydowała na to? Dlatego, że i tak co roku musiała wydawać 1000 zł na same okulary, które musiała właśnie wymieniać co rok, ponieważ już była coraz gorsza, a moja mama pracuje przy komputerze, więc no to szybko by jej dalej zleciało w dół. I teraz może Wam powiem, co zapewnia ta operacja, ten zabieg. To, że moja mama już nie będzie miała starczo wzroczności i jeżeli ten wzrok się poprawi, to wtedy będzie miała jeszcze raz ten zabieg robiony za darmo. Taka jest gwarancja, więc tutaj nie ma żadnego problemu. I jeszcze co miałam mówić, aha, co się mojej mamie przydarzyło podczas tego zabiegu, to to, że zapomnieli zrobić znieczulenie na lewe oko. I moja mama poczuła, jak jej przycinają to oko i wtedy zaczęła się, nagle się wydarła. Znaczy, no zaczęła krzyczeć, że ją boli. I dopiero wtedy pani jej dała znieczulenie, no troszeczkę tak nie powinno być. No ale później wszystko było dobrze i ogólnie poza tym małym aspektem nic nie bolało, nic nie piekło. Było, czuła takie troszeczkę niewygodę, ale tak to wszystko jest dobrze, więc miejmy nadzieję, że wszystko się dobrze zagoi. Makijażu nie można nosić przez 2 tygodnie. I to chyba tyle, jeżeli będziecie miały jeszcze jakieś pytania, to piszcie. A teraz już przechodzimy do zakupów. Więc może Wam pokażę już, co udało mi się kupić. Aha, jeszcze chciałam Wam powiedzieć, co mam na ustach, bo pewnie będziecie się pytać. Na ustach mam szminkę z Mua w odcieniu 1. I ona wygląda tak. Widzę, że w kamerze jest ona jaśniejsza, to jest taki ciemny burgund. I na ustach też mam ciemny burgund, tylko widzę, że wygląda to na czerwone, ale to nie jest. No, paznokcie, jak widzicie, po 4 dniach jeszcze jakoś żyją, chociaż nie są już tak w dobrym stanie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak je wykonałam, to zapraszam tutaj. No i już w końcu przechodzimy do tematu filmiku, czyli do zakupów. Pierwszą rzeczą, którą kupiłam na wyprzedaży w Vero Modzie, jest to taki sweterek niebieski, bardzo lubię ten kolor. On wygląda, on jest dosyć krótki. Ale bardzo mi się spodoba, jest taki zwykły, klasyczny sweterek. On tutaj, jak widzicie, ma takie wyplatanego warkocza. Tutaj ma kieszonki. I on, kochani, był kosztował z, jak widzicie, 90, był przeceniony na 45.
Więc to jest ten sweterek. Dalej to kupiłam w Zielonej Górze i to jest taka bluzka, bardzo luźna. Ona nie powinna być taka luźna, tylko widzicie, to jest aż L-ka. Ale spodobała mi się, więc sobie postanowiłam ją wziąć. Taka zwykła na co dzień. Ona chyba kosztowała 20 zł w Stradivariusie. Dalej kolejną bluzeczkę, jaką kupiłam, jest to bluzeczka z H&M-u, która prezentuje się tak. Też taka zwykła, tutaj z kieszonką. I ona kosztowała chyba 40... Nie, ona kosztowała 30 zł. Dalej to kupiłam w Poznaniu. I to jest taka bluzka w stylu nietoperzowym. Jak widzicie, kolor pastelowy, czyli hit tej wiosny. Dlatego się też między innymi zdecydowałam ją kupić. I ona też była na przecenie. Z 90 kosztowała 50 i postanowiłam wziąć też troszeczkę rozmiar większy, ponieważ no teraz mam fazę na takie luźne rzeczy, dlatego to wzięłam. I dalej w Pull&Bear kupiłam, Pull&Bear, przepraszam, kupiłam taką bluzkę, która mi się strasznie, strasznie podoba. Jak widzicie, ona też jest wielka, bo to jest rozmiar... O nie, o, ona nie jest wielka. To jest rozmiar S, ale ona jest w stylu oversize. Jak widzicie, 70 na 30. I ona jest tak na jedną ramię. Bardzo, bardzo mi się podoba. Dalej, tak trochę wam nie po kolei pokazuję. Też ze Stradivariusa. Też jak widzicie, rozmiar większy, z 50 na 30. I to jest taka bluzeczka. Też będzie dla mnie oversize. No. I tak ona wygląda. Tutaj jak widzicie, ona ma takie... to jest chyba, nie wiem, nie pantera, boże, tygrys, tak? Nie wiem, nieważne. Dalej kupiłam sobie dwie spódniczki. Jedną spódniczkę kupiłam w H&M-ie, też hit wiosny, czyli pepitka, czy kurza stópka, jak wolicie. I to jest taka ołówkowa, dłuższa spódnica. Ja ją będę nosić tutaj gdzieś od tego miejsca. No i wygląda tak. Bardzo mi się podoba, ona tutaj ma z tyłu zamek i ona kosztowała chyba 60 zł, o ile dobrze pamiętam. Ten tutaj, ten drugi kolor, to nie jest taki całkowicie biały, zresztą możecie zobaczyć z moimi paznokciami, ale to jest taki kremowy, bardzo fajny, bardzo fajna spódniczka, bardzo mi się podoba. I kolejną spódniczką, którą kupiłam, to spódniczka z Pull&Bear, która wygląda tak. I ona też tutaj z tyłu ma zamek. I ja ją kupiłam znowu na przecenie, z 80 na 30. No, to dalej. Kupiłyśmy sobie z mamą na spółę dwie podobne bluzki. I pierwsza bluzka jest to bluzka z Promodu, która prezentuje się tak. Jak widzicie, też taki delikatny, pastelowy odcień beżu. Tutaj ona ma guziczek. Kończy się gumką. Tutaj też ma kieszonkę. I ona chyba kosztowała, ona była droga, bo ona nie była w promocji i kosztowała 90 zł. Ale to razem będziemy nosić, więc się zwróci. A druga to jest z H&M-u. Ona tutaj już nie ma gumki. Tutaj też ma guziczek i tutaj też ma kieszonkę. I w sumie ona jest bardzo podobna do tamtej. Tylko ona kosztuje 40 zł. I muszę wam powiedzieć, że nawet moja mama się w nią zmieściła, czyli to jest XS-ka. Dobra, i ostatnia rzecz już. Kupiłam sobie spodnie. Też w kolorze wiosny. Nie jest to dokładnie taki kolor, jaki chciałam, ale nie będę narzekać. I to są takie spodnie. Zwykłe rurki, bez tutaj guzików, czyli takie na gumce. Ja bardzo lubię takie spodnie, ponieważ je lubię. I one też nie były na przecenie i kosztowały mnie... Gdzie tu jest cena? O tu. Kosztowały mnie 79 zł. Więc to jest to wszystko, co, kochani, kupiłam. Nic więcej nie mam. A, tylko pokażę wam, że moja mama też sobie kupiła tą spódnicę.
I to już jest eska. W ogóle muszę wam powiedzieć, że coraz częściej mamy takie same rzeczy z moją mamą. Chyba muszę się zacząć niepokoić, że będzie mi zabierać moje ciuchy, tylko że ona zawsze ma rozmiar większy, więc nie jest źle. No, to chyba, kochani, wszystko, co kupiłam. Zrobię wam jeszcze zakupy. O, może wam pokażę, co moja mama sobie kupiła. Bo teraz przy tą operację dostała takie od tego gabinetu, takie zaślepki, które musi używać, chyba tak się nazywa, które musi używać na noc i to w ogóle się nie trzyma, więc kupiła sobie takie coś i w tym teraz śpi. Może wam pokażę, jak to wygląda. No teraz ja nic nie widzę, ale to wygląda tak. Zrobię wam jeszcze zakupy kosmetyczne, bo mówiłam, że nie będzie żadnych zakupów, bo jestem założona z Alanem, ale nie rozmawialiśmy nic o rzeczach pielęgnacyjnych i takich, co nie można już, bo wiecie, było parę gwiazdek, czyli nie mogę sobie kupić limitowanki, mogę sobie kupić, jeżeli będę miała okazję kupić coś z... poprosić kogoś, żeby mi ktoś kupił coś z Londynu. I to chyba, i jak mi się coś skończy, to i ta, ale tak wiecie, że na przykład pójdę sobie do Natury, czy do Rossmana, czy na Allegro sobie coś kupię, to tak nie. Więc dziękuję, kochani, za oglądanie i trzymajcie się. Do zobaczenia, pa!